szukasz? Jest na tych dwóch kominach, takich po prawej. Dobrze, jeden wybuch, idealnie. Jeszcze jeden. Lewo prikuli się pojdu. Dostał, damage. Trafiasz. Jeszcze jeden żyje tam. Uciekają! Ma pistolet maszynowy. Trafiasz go? Trafiłeś go! Wal go, wal go, wal go, wal go! Zabity? Nie, żyje! Jeszcze jeden pod schodami. Pod schodami jeszcze w kinie, chyba jeden. I na górze coś chodziło, pewnie skat, ale... Świeci latarką z góry, to skat. Zabity skat. W świetnikach po lewej jestem. Kaderatyzacja. Zobacz, o, jakie fajne, patrz. O, to. Wow, stary, jak w Siege'u. Ekipa WE8. Nelson Mandela. Jestem Piotr i proszę o maksymalne zaangażowanie. Chcecie więcej filmów? Wrzucajcie komsie, łapki i wszystkie inne rzeczy, wbijajcie na streama. Jedziemy. Ten biały market, ten zielony market? Tak, to też jest jedzenie, musimy wszystko jedzonkowe sprawdzić. Nie, tego chyba nie, bo ja tam byłem. Ja tam byłem i nie zaliczyło. Trzeba. Kurwa, no czwarty raz wychodzę za tego Opla. Kurwa, Sparia też jest w tym. Ale to jest Sparia Pinewood i Sparia Primorski Avenue. To mam jeszcze nie. No nie wiem, jesteśmy blisko, może zahaczyć na wszelki, chyba że ufasz Andiemu. Wydaje mi się, że są tylko, to tylko te małe. Dobra, nie? Bo wróciłem za Fiata znowu, nie wiem, to jest kurwa żenada. To tylko takie żabki trzeba odwiedzić, a nie biedrę. No ale to sprawdzę, i tak nie można da się... Strzały z parteru. Parteru gdzie? Strzela, to widzicie pierwsze okno. A, do mnie. Pierwsze okno. Nie, no ta gra. Mam heavy bleeda. Onego. Biega. On jest w oknie, tak? Tak, w oknie parter. Rożny pokój. Tak się nie da grać. Nie da. To co się teraz dzieje, to jest jakaś żenada. Bogowie, walka! Dawaj Andy, schowaj się w tej budce. Sparia biega. Sparia biega, halo? Stary, my nie możemy się ruszyć, to co jest? Tak, chodzę i mnie cofa. Od dwóch minut spróbuję się do budki schować, jeśli się zlecę. Ja nie mogę do Sofiata wrócić. Nie wiem, czy nie mam buga teraz z rączkami, nie? Cały czas mam wbitą, kurwa, strzykawkę. Nie kurwa, no. Co? Widzieliście to? Doczytało nagle gierkę. Tak, zagle ci damage wczytało. To patrz na mnie, ja wróciłem znowu, tu leżę tu już po czwartej i wstaję i cofam się. To jest jakaś paranoja. A teraz do budki wchodzę. Ty teraz powodzenia, kurwa. Oto jest mapa, na którą czekaliśmy 4 lata. Tarkow. Ej, dobra, ale serwer działa, halo? Obudka. Bo go zabiłeś i właśnie zluzowało zasoby. Ale ja nie strzelałem do tego typa, nie wiem kto go zabił. To kto? No jak nie? To kto go zabił? Myślę, że się potknął samą. Wrócił się na tych lagach. 7 razy głową o krawężnik uderzył. Próbuję nogę strzyć. Misterium WE8. Tak, jesteś ciekawy, idziesz i sprawdzasz. O tutaj mi wyskoczyło, przy kasach. No też mam, no. Aż tak nie jestem ciekawy. Nie, dobra, czekajcie, można to zmieścić. Wydaje mi się, że może ten szczególnie z budynku, nie? Strzelał do Andy'ego, to czemu miałby typa nie zabić? Tylko wtedy czemu by nie zabił ciebie? Tak, szczególnież go zabił. No, ale jak nie zabił ciebie, jak ty byłeś bliżej? Bo ja byłem schowany za autem. Powerbank na szafce za kasą. Nice. No dobra, to musimy tam wejść do niego, chodźcie. Strzelajo! Nie widzę tutaj trupa. Dostałem banie! Jest w środku. On ma backshoty? Co ma? Nie wiem, zaraz wam powiem. Przecież tutaj zanim on się wycofa z rajdu, to minie jeszcze 3 minuty. Dobiegam do ciebie, King Kong.
tylko mi pół dnia rajter. Jest wychylony w kolejnej dziurze. Zabity, no. Nie, PM. To jest bear. Tak. Umpa na ziemi jest rzucona, nie wiem czemu. Magnum Backshot. Ale mnie kurwa wyrwało z butów. Dobrze, zwolniłeś zasoby serwera. Tak, iście. Thank you for your service. Życzę powodzenia. Od razu przyspieszyło wszystko. To jest kurwa popierdolona, halo. Piąty raz go do tego pokoju, już teraz drzwi otwiera, nie? No kurwa! Nie wyjdziesz. No duch kapitana mnie nie wioli, kurwa. No puszczaj mnie, kurwa, jeba. Musisz znaleźć sposób. Bo to wiesz, to jest zagadka, nie? Siłowy. To jak ta gra, 15 minut, tak? Czy jakąś stacjonarną? Musisz użyć duchów i znaleźć jakieś rzeczy, które pomogą ci w dochodzeniu. Muszę odpalić Spirit Boxa. I teraz mogę wyjść. To chyba nie. Puszczaj mnie. Idź tyłem. A ty możesz normalnie chodzić? Nie. Mnie jest szarpie no to... tak jak... Ja mogę... I nie no, ja mogę robić swoją drogę, bardzo powolutku, ale udaje mi się przejść. Wypuść mnie. Jest! O, przestał szarpać? Tak, szybko, biegnij. Jest mnie chyba 10. To jest bear. A, ja myślałem, że to był skarb w uszance, w szamaszce. Lecimy go? Mamy ekstrakt koło siebie, nie? Nawet lecimy go. Najwyżej nas wyjebie, ja pierdolę. Co? Nie po to walczyłem z rubber bandingiem, żeby teraz zginąć od jakiegoś lamusa. Was do sklepu czy przez łuk? Myślę, że przez. Co? O, granat? Zbił. Granat. Ja się wstrzykuję i też dojeżdżam. Na zaplecze biegnie na Nikitajską. Dobra. Mogę go przeciąć z drugiej strony w sumie. Ale już jestem z tobą. Spierdala w ekstrakt, no przetnij go, kurwo jebana! Jak pościgi w serialach. Jest tam. Jest gdzieś tam. Klinkoty jebane przy głup. Słyszę drewnik w banku. Jest drewnik w banku. Ty podbiegasz? Nie. Zabity. Jestem koło niego. Na Nikitańskiego zabiłem. Tak? Wychodzę na Nikitańską. Przez kurwa slamsy meksykańsko-brazylijskie, kurwa. Coś jeszcze, coś wcelowało. W okolicach tego jego trupa. Wychodzę na front do ciebie. Widzę, że daleko. Lamus w pokoju po lewej. Na górze czy na dole? Na dole. Muszę się zabandażować. Legmeciesz jakiś... Jesteś w stanie się wcelować tylko w niego, żeby go nie puścić, ja obejdę do ciebie znowu. Halo? Tak. Już? Trzymasz? Tak. No, odzywaj się. Tak, trzymam. Staram się złapać jakieś lepsze kąty. No staraj się odzywać. Skręcisz tutaj w prawo, drugi raz w prawo i będziesz przy mnie. Tak, jest w tej takiej bramie. Jest jakiś taki dziwny techniczny pokój. Nikitańskiej 6, kurwa, jest. Dobra, zmień mnie. Ja mu tam ciepłą granat, może go wykurwiło. Ja wyszedłem tutaj i od razu dostałem serię na nogi od legmeciarza. Znaczy, już zszyte są obie, tak? Fajne.
Trzymaj drzwi. Do lewej przejdź, do lewej przejdź. Wejdź do lewej i przejdź, okej? Okay. Nie dorzuciłeś. Ale ładny. Zabity. Fajnie jakbyś go zabijał lepiej trochę. Wiesz co? Ostatecznie zadziałało. No nie, bo mi upierdolił nogę, no. Ja mam granat w ręce. No trzymałem tak, ale wtedy. Ja czat potwierdzi, że strzelałem. Czy trafiałem, to druga sprawa, ale strzelałem. No, no właśnie o to chodzi. A, bo on tutaj nie mógł wyjść. O, oh, wow! Dawaj, tu mnie osłaniaj, nie zwiedzaj. Ale ta mapa jest zajebista. Ta mapa jest tak zajebista, że jest warta tych rubberbandów, które mamy. Mhm. Zebrałeś sobie go? No nie, osłaniałem cię. Nawet nie chcę go zabić. Czekaj, bo to zabiłem Bera w ogóle. Piać. Ja go zabiłem. Tutaj Bera zabiłem. Tu zabiłem. Tak, wiem. Powiedziałeś, że nawet nie wiem, kto zabił tego. No ja go zabiłem, odpowiadam ci. Solid Smoke, już myślałem, że to Trotar. Trooper found in raid. Ale jedzonków narynosił pan. A, bo tylko tu zabiłeś. Ej, normalnie tak. Czułem się jak w W11, jak robiliśmy tego dispatcha. No ja się czułem jak w Call of Duty, jak biegasz po tych fawelach. I gonisz ich przez takie kurwa slumsy. Ale to chyba MW2, nie? Nie wiem, które. No to jest stare w każdym razie. Jakieś chujowe. No i wszystkie kody. Tak. Zbierasz suszonki? Tak. Okej, okay, to ci zaraz rzucę jedno. Plus. Dobra, idziemy. Let's go. Ja w ogóle myślałem, że ta ulica jest prosta, że generalnie ty go zabijesz gdzieś właśnie tu, gdzie biegamy. Jak coś jeszcze w banku, o, wcześniej słyszałem drewnik na Nikitańskiej. Mhm. A mnie coś dopierdoliło. O, tu jest skat. To nie był skat, to był łusek. Cześć, że gościu kisił tu o górę i siedział w oknie przez ten cały czas? Mhm. Poza górę. Co jest? Co ci ludzie? Jaki kurwa typ? Widzieliście to? Tak se siedział. Tak se siedział od pół godziny. Jest jeszcze jeden u mnie. Trzymaj się. Położył się. Konfie, dobra, widzę. A bo to są heady. Przeładowuję. Chodzę. Zabiłeś go. Nice. On nie słyszy tego już. Już jest to... Trudno. Ty, może słyszy, przecież 3 minuty do lobby się wraca. W sumie tak. Dobra, czekaj, idę po mój pleca i go opakuję. No Jezu, no nie, właśnie o to chodzi. No nie każdy z walaczem tak jak my. I dobrze, no bo wtedy my nie bylibyśmy walaczami. Ale każdy jest szczurem i nawet szczurzyć nie potrafi. No ja wolę, że nie potrafią szczurzyć, niż gdybyśmy po tym całym chodzeniu po zlagowanym serwerze i tym epickim pościgu teraz dostali bułę od SKS-iarza Kampera. Jesteś po drugiej stronie ulicy, nie? Mhm, na rogu stoję. Taka refleksja dotycząca Tarkowa mnie naszła. Dobra, jedź. Czy... Dobra, nie pierdol, jedź jak strach. No jeszcze się dopcham, co złego może się stać. Ej, krojtony! Wiecie, ile są warte krojtony? Ja wychodzę. Wychodź. Krojtony są to tuszonki. Ten kawałek mi się podoba. Nawsadzałem wszystko na niego. Ty kolbę tylko zdjąłeś, nawsadzałeś wszystko, zajebisty jest. Kolba jest nic nie warta, zajmuje jakąś tam wagę, jakiś tam rozmiar, po chuj no to tak. Nosić. Zawsze można kupić. Widzę, że czaty lubią streccy, bo populacja widzów się zwiększa, jak są streccy, a nie jakieś nudne szorliny i intery. Samowalenie, nie. Jakie było epickie. Ty, jak szybko mnie wycofało. Wiekopom na chwilę. 5000 ekspa, 3 zabici, łatwo. Ja dwa headshoty. 9 hitkantów, 3 headshoty, o kurwa. Właśnie, widzicie, tak wygląda pik Tarkov Performance.